Spadły mi klucze, jak to teraz? O nie, jeszcze światło zgasł. Jak mi teraz dostać? A, to nie ten przycisk. Jak mi teraz je dostać? O, cześć. Się obudziłem dzisiaj w tym przepięknym hotelu. Patrzcie, jaki tutaj jest bardzo ładny widok. Dzisiaj jest bardzo dobra pogoda. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Jest bardzo ciepło, ale mocny, zimny wiatr. Ja pożartowałem, tutaj nie nocowałem, przynajmniej w tym motelu, jak się pisze. Tylko stanąłem tam dalej na parkingu dla ciężarówek. Po prostu skorzystałem się z prysznicu. Zapłaciłem 3 euro. Woda mokra, ciepła. Wyjechałem z tamtego parkingu, gdzie nocowałem, z 20 minut temu. Patrzcie, co się dzieje. Wiatr pada i praktycznie nic nie widać. Jest godzina 10:30. Co się dzieje? Co za pogoda? Ja takie nie zamawiałem. 10:30. Przed chwilą świeciło słońce i było bardzo ciepło i jasno, a teraz już nie. Tak jest z pogodą. Śnieg zaczął padać. Patrzcie, śnieg się zbiera. Nic nie widać. Burza się rozpoczęła. 1 stopień na plusie, ale pogoda się zmieniła w pół sekundy po prostu. Tutaj na niewielkim odcinku autostrady jeżdżą trolejbusy. Widać te przewody. Trolejbusy jeżdżące autostradą. Taka ciekawostka. No i pogoda. Pogoda już się poprawiła. Świeci słońce. Wy już dawno widzieliście ten odcinek podobnie, ale w tej chwili, kiedy to nagrywam, ja akurat montuję pierwsze wideo z tej nowej kamery 4K. Ja nigdy nie montowałem filmików 4K, bo nie posiadałem sprzętu odpowiedniego. No i zobaczcie, co mi wychodzi. Normalnie horror mi wychodzi. Zaraz będę to wszystko ogarniał, poprawiał. No i wiadomo, że coś tam w ustawieniach nieprawidłowo wprowadziłem. No i teraz muszę odnaleźć to miejsce, poprawić i będzie gitara. Albo akordeon, albo fortepiano. No coś z tego. Maksymalnie tłuste włosy, bo już tęsknę za prysznicem. Jest piękna pogoda, piękny dzień i ja wracam do domu. Cały ten świat, mój dom, każdy to dla siebie wraca, nie wróć, bo... Cześć. Normalnie się wchodzi, a nie się wsiada. Za blisko? To tak, a jeszcze raz. Podobno na tym
nie będzie za blisko. Na tamtym. Przepraszam. Nie, nie przepraszajcie ją. On zawsze tak robi. To jest o. Ta 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 la. Ta 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 ta. A co tam masz na brodzie? Mocheczkę. Yeah. Ło, Emilka, a co to jest? Co ty jesz? Chrupka? To jest chrupka. Wafitki. Kukurydziane. To jest reklama? Nie. Dobrze. Kukurydziane. 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 Może odpalisz auto, żeby się nagrzało troszeczkę? Może, mam tutaj klucz, ale ten nie będzie pasował. To jest totalny śmietnik. A ten, który będzie pasował? Spadły mi klucze, jak to teraz? O nie, jeszcze światło zgasł. Jak mi teraz dostać? A, to nie ten przycisk. Jak mi teraz je dostać? Yeah. Tak, no dzisiaj jak widać jesteśmy rodziną Batmanowiczów. Wszystko oprócz Emilki. Emilce tak. Jeszcze nie kupiliśmy. Skórzaną kurteczkę. Tak, to jest taka ala skóra. Eko, sztuczna. Tak, sztuczna. Ten, który nie ma na prawdziwą skórzaną kurtkę, to będzie mówił, że jest eko skóra, dbam o środowisko. A tak naprawdę... Lubimy zwierzęta. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie po to kupiłeś sztuczną? Ja je po prostu nie jem, ale oprócz tego to wszystko... Nie umiem skończyć zdanie, także na tym koniec zdania. Ola, mówię o miłości do zwierząt i razem z tym ma buty z prawdziwej skóry i ja też mam buty z prawdziwej skóry. To znaczy, że kurtka od tego, że nie starczyła nam na... Tak, jednak mamy skórzane kurtki dla biedaków. Ola poszła odebrać paczuchę. Bardzo wygodna sprawa, te paczkomaty. Możesz zamówić przesyłkę, nie siedzieć w domu, nie czekać, a sobie się zajmować własnymi sprawami prywatnymi. Dostajesz SMS, że jest w paczkomacie i przychodzisz, podjeżdżasz do paczkomatu w dowolnej godzinie i odbierasz, kiedy chcesz, nawet w nocy. Bardzo wygodnie jest. Ja wysyłałem ostatnio paczkę do Ukrainy. Okazuje się, że jest możliwość normalnie przez paczkomat to wysłać. Dobrałem odpowiedniego rozmiaru karton, zarejestrowałem przesyłkę w internecie, tam na stronie, dostałem numer, napisałem ten numer w parę miejscach na kartonie, przyszedłem, wprowadziłem kod, który mi wysłali, otworzyła się skrzynka się otworzyła i włożyłem karton, zamknąłem. Bez żadnych etykiet, bez niczego i do widzenia. Ola. No poczekaj. Ola. Najpiękniejsze dźwięki. Już. Już się skończyły. Co to jest? Zobacz. Taką czapeczkę chciałaś? Bo mamy w domu taką samą czapkę. Emilce bardzo się podoba ta czapka. Jest za mała już na nią. I musieliśmy kupić taką samą, większą. Ola, powiedz jeszcze, że cieszysz się ogromnie z tego. Bardzo się cieszę z tego, że znalazłam na OLX-ie ten sam komplet. Dobrze. I już. I mamy. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Tam jedziemy, co? O kciuku do góry coś będzie? O komentarzach? Ale na końcu powiem. O kciuku, komentarzach, coś tam. Nie zapomnijmy o tym, zobaczycie. Zapraszam. Ola zapomni o tym. Po prostu filmik tak się skończy. Jak zwykle. Nie. Yeah. Kciuk do góry. Zostawiajcie komentarze. Napiszcie, czy wam się podoba ta czapka. Czy lubicie takie paluszki? No, tak. Czy podoba się wam multipla? Nie, no to jest głupie pytanie, bo jasne, że się podoba.
komu się nie podobą motypy. Teraz się zastanawiam, jedziemy w skórzanych kurteczkach, takich fajnych, i w multipli. I co to jest, luksus czy bieda? Co o tym myślicie? Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać. Emilka rzuciła szczotką do włosów w mój telefon. Przypadkowo. Rozmawiałam z mamą i tak stał telefon. I Emilka tak rzuciła. Myślałam, że w ścianę trafiła, a okazało się, że w telefon. Już dwa razy szkło wymieniałam. Ekran, nie? Wyświetlacz wymieniałam dwa razy już. Tak. No. I powiedz jeszcze, że za pierwszym razem to też Emilka cię rozbiła. Nie. Dwa razy ja rozbiłam. Z ręki mi wyskoczył telefon. No, widzisz. Ale mówiłam, od początku mówiłam, że nie mogę mieć takich telefonów. No i powiedz mi, od kogo Emilka naśladowała taki fajny, super talent, czy talent naśladowała? Od kogo Emilka dostała ten fajny talent do zbijania szybek w telefonie? Ode mnie. Pewnie, że ode mnie. Yeah. Ale mówiłam, że muszę mieć taki telefon wytrzymały. Ściągaj czapę. Za ciepło jest. Się zgrzejesz. O, tak. Nie, ale masz piękną fryzurę. Nie działa. A teraz jedziemy w takiej głupiej sprawie na bazę na bazę do mnie, gdzie stoi moje, no moja ciężarówka, za pomocą której wykonuję zawód kierowcy. Bo moja lodówka, ona się zepsuła czy coś i wymienili mi, ale dostałem mniejszą i teraz jedziemy sprawdzić, czy będą pasowali. O, Ola, pomóż mi, jak to się nazywa? Pojemniki. Czy będą pasowali pojemniki do jedzenia, gdzie Ola mi gotuje miliard litrów barszczu ukraińskiego w trasę do tej lodówki. Jeszcze musimy zabrać. Kabel do ładowania aparatu. Aparatu, bo tego przez ten tydzień nie mogłam nic nagrać, bo Jura zabrał ze sobą kabla. No. Kto jest najgorszy? Ale proszę nie, bardzo. Nie jest najgorszy, tylko że zabrał. Tylko że jest zły w miarę. Jeszcze? Powiedz. Mamo, poproszę jeszcze. A po drodze jeszcze skoczymy do marketu i kupimy jakiś multicooker, bo tam stary, za pomocą którego nagrywaliśmy przepisy tam różne, różniste, on już nam pomału się kończy. Już tam jest taka nawierzchnia matowa i już nie idzie na tym smażyć czy coś takiego. Wiadomo, że do tego jest patelnia, ale zabrałem to w trasę, ten multicooker, który mieliśmy, i nie mogłem sobie usmażyć pyrów normalnie. Wszystko się przepala. No i to mówię o tym, że już czas wymienić ten sprzęt. Ostatnio patrzyłem, że w marketach to kosztuje tam coś 100 albo lekko więcej złotych, no to możemy sobie pozwolić. Przecież ekoskóra robi swoje. Dobrze, jedziemy.